Ktoś umarł i poszedł do nieba. Przed furtą do nieba przywitał go jego anioł stróż. Został mu przypisany po to, by pokazać mu, jak się mieszka w Królestwie Niebieskim. Przeszli więc razem bramę do nieba i idą ulicą wybitą złotymi kostkami, gdy nagle zobaczyli duchownych w długich, siwych brodach całujących ikony i dookoła nich babcie w chustkach zaplecione, całujące ręce tych duchownych. Anioł stróż mówi, to są prawosławni. Dalej zachowują swoje tradycje, tak jak na ziemi, tak i tutaj w niebie, modlą się bez zmian i poszli dalej. Idąc ulicami nieba, pod drzewem zobaczyli grupę ładnie ubranych ludzi w krawatach, w marynarkach, studiujących z wielkim oddaniem Pismo Święte i rozmawiających na temat tego, czy taniec jest grzechem w niebie, czy już w niebie można tańczyć. Anioł stróż tłumaczy, to są baptyści. Dalej się kłócą na temat tańca i picia alkoholu. Idą dalej ulicami nieba i widzą grupę ludzi z podniesionymi rękami, śpiewających w jakimś dziwnym języku. Niektórzy z nich trzymają węże w rękach. Anioł tłumaczy, to są zielonoświątkowcy. Tak jak się zachowywali na ziemi, tak i tutaj w niebie dalej mówią językami, śpiewają, tańczą i węże wyrzucają. Nagle anioł stróż powiedział, kochany, teraz jak skręcimy za rogiem, musimy iść na palcach bardzo cicho, żeby nas nikt nie słyszał. Skręcili więc, jest wielki płot, bardzo wysoki i na palcach dreptają, żeby nikt ich nie słyszał. Gdy przeszli całą przecznicę, nasz gość się pyta, co to byli za ludzie za tym płotem? Czemu my tak cicho musieliśmy się zachowywać? Anioł stróż odpowiedział, a to byli katolicy. Oni myślą, że tutaj nikogo nie ma poza nimi w niebie. Tak to jest, że nas, katolików, uczono jako dzieci, że do nieba idą tylko katolicy. Wszyscy inni w piekle, a jeżeli co, to może w czyśćcu wylądują. Ale niebo to tylko dla katolików było i jest zarezerwowane. Nasi katecheci, nasze siostry zakonne, księża, tak nas jakoś kształtowali, że nasza religia katolicka stała się taka bardzo ekskluzywna. Ja mam przyjaciół w Ameryce, których dzieci płakały, bo się okazało, że ich koledzy z piaskownicy pójdą do piekła, bo chodzą do innego kościoła. Taka kiedyś była ta teologia katolicka. Niebo jest tylko dla nas. Zbawienie dla tych, którzy chodzą do kościoła katolickiego, którzy papieża wierzą i tak dalej i tym podobne. Niestety katolicy tego nie wymyślili. Wiele innych religii od wielu, wielu wieków jest religiami ekskluzywnymi. Większość religii, zwłaszcza w starożytności, były religiami plemiennymi. To znaczy, że mój Bóg opiekuje się moim narodem, moim plemieniem, a inne plemiona mają innych bogów, którzy się nimi opiekują. Dlatego w moim niebie będą tylko ludzie tacy jak ja. Może ty masz jakieś inne niebo, ale ja wiem, że w moim niebie ciebie nie będzie, bo ty jesteś inny. Mówisz innym językiem, czy masz inną skórę, czy mieszkasz na innym kontynencie. Takie religie naturalne istniały aż do czasów chrześcijaństwa, kiedy to po raz pierwszy uczniowie Chrystusa musieli się zdecydować,
czy my będziemy religią żydowską, czy może otworzymy nasze drzwi na inne narody, na inne rasy, na inne języki. W 50 roku odbył się tak zwany Sobór w Jerozolimie. Apostołowie się zebrali wszyscy, bo zaistniał wielki kryzys grożący rozłamem chrześcijaństwa już w pierwszym pokoleniu. Święty Piotr, święty Jakub to byli przywódcy tej części Kościoła, którzy uważali, że aby być chrześcijaninem, musisz najpierw stać się Żydem. Musisz się obrzezać, przestrzegać przepisy koszerne i tak dalej. Natomiast nowe pokolenie apostołów, święty Paweł i jego uczniowie, byli przekonani, że poganie z innych narodów, nie tylko Żydzi, mogą być ochrzczeni i nie muszą przestrzegać przykazań żydowskich, aby być chrześcijanami. Napięcie i argument był tak silny, że groziło to rozpadem chrześcijaństwa na dwa różne skrzydła. Spotkali się więc wszyscy w 50 roku w Jerozolimie i jakimś cudem Paweł przekonał Piotra do swojej racji i potem razem z Piotrem przekonali innych, żeby głosować za otwarciem Kościoła na ludzi innych narodów, innych ras. Ten sobór w Jerozolimie jest niezwykle ważny, bo zadecydował o tym, jakie będzie chrześcijaństwo. Czy wąskie i narodowe, czy otwarte i uniwersalne. W języku greckim w dokumentach z tego pierwszego soboru zaczęto używać słowa chrześcijaństwo katolikos, wspólnota katolikos, wspólnota uniwersalna, a nie lokalna, nie ekskluzywna. Ten sobór jerozolimski wygrała opcja, która opowiadała się za katolickim charakterem wspólnoty uczniów Chrystusa, za uniwersalnym i otwartym charakterem wspólnoty uczniów Chrystusa. To stało się w roku 50. Łukasz pisze dzisiejszą Ewangelię w roku 70, może 75, 20 lat później, gdy wszystkie decyzje były już podjęte, ale niestety byli wciąż tacy chrześcijanie, którzy chcieli ograniczać otwarcie Kościoła na innych ludzi. Dlatego Łukasz zdecydował się, że w jego Ewangelii on jeszcze raz jasno wyjaśni, że Jezus się opowiadał nie za ekskluzywną wizją nieba, ale za inkluzywną, katolicką wizją. Dlatego w Łukaszowej Ewangelii, gdy pytanie jest postawione, czy tylko nieliczni będą zbawieni, Jezus odpowiada w bardzo ciekawy sposób. Mówi, wy myślicie, że mnie znacie. Wy myślicie, że wszystko o mnie wiecie, że rozumy zjedliście wszystkie. Ale gdy zaczniecie pukać do drzwi nieba, Pan wam odpowie, nie znam was. Wy mi powiecie, ale przecież my ciebie znamy. My z tobą jedliśmy, my z tobą piliśmy. My ciebie dobrze znamy, ale on powie, ja was nie znam. A tak naprawdę wy też mnie nie znacie. Bo słuchaliście mnie, a nic nie nauczyliście, nic nie zrozumieliście z tego, co wam mówiłem. Dlatego wy zostaniecie za drzwiami, a ja zaproszę innych ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, wszyscy się zejdą i będą w Królestwie Niebieskim, a wy, którzy myślicie, że mnie znacie, którzy myślicie, że znacie odpowiedzi na wszystkie pytania, wy będziecie na zewnątrz. Łukasz ten tekst napisał bardzo celowo. Chciał jeszcze raz wszystkim udowodnić, że ta kwestia,
czy jesteśmy zamknięci, czy otwarci, została raz na zawsze zdecydowana i nie ma co więcej o tym się kłócić. Niestety 20 lat po Soborze w Jerozolimie wciąż byli ludzie, którzy chcieli czas, zegarek do tyłu cofnąć i zachowywać się tak, jakby tego Soboru w Jerozolimie nie było. To tak jak w naszym państwie, w Ameryce tutaj, 140 kilka lat po wojnie północ-południe, wciąż są ludzie, którzy myślą, że południe powinno wygrać, że południe miało rację. Wciąż spotykamy takich, którzy dalej walczą w tej starej wojnie między północą a południem. Łukasz im mówi, dajcie sobie spokój. Przegraliście ten argument. Przegraliście tę wojnę o wizję chrześcijaństwa. Przestańcie w kółko mieszać Macieja, przestańcie wprawiać kłopoty nasz Kościół. Łukasz w dzisiejszej Ewangelii bardzo wyraźnie przypomina, jaka jest wizja Jezusa. Nie jest to wizja zamknięta, ekskluzywna tylko dla nielicznych, ale uniwersalna i otwarta, czyli wizja po grecku katolicka. Amen.